środę 5 lipca Starostwo Powiatowe w Cieszynie odwiedziły przedszkolaki z przedszkola terapeutycznego Słoneczna Kraina w Cieszynie z grup Żuki i Papugi. Spotkał się z nimi starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Muszę powiedzieć, że przez ostatnie 4 lata tyle uśmiechu, tyle werwy to jeszcze tutaj chyba nie było. No to może tak na co dzień, jakby tutaj te przedszkolaczki były, to by było tak wesoło właśnie? Pani redaktor, gdyby to tylko było możliwe, to od razu usadzam jednego z nich na swoim miejscu i piszę kartę urlopową. Ale niestety obawiam się, że tych dokumentów jest trochę za dużo i trzeba je jednak przerobić. Czyli było miło, wesoło i dzieciaczkom chyba też się podobało. Mam nadzieję i cieszę się, że najmłodsi już też interesują się pracą urzędu, no bo w końcu czas szybko mija. Ja już mam z górki, jak to się mówi, a to jest przyszłość świata. Jak się podobało tutaj, jak wizyta w starostwie? Fajnie? Dobrze. Robiliśmy zajęcia takie z panem starostą. Jaki jest ten pan starosta? Dobry. Był uśmiechnięty. Odwiedzicie go jeszcze? Tak. Kacper, a miał wygodny fotel? Tak. A to w fotelu też siedzieliście, tak? Siedziałeś w fotelu pana starosty? Siedziałem i były zdjęcia. A jaki jest herb powiatu, wiecie? Co jest na herbie? Polski. Podobny do polskiego. Ale tutaj macie takie flagi. O jest mam. Jest powiatu? Tak. On jest cieszyński. Przyjdziesz tu jeszcze? Przepraszamy. Marszo, czy przyjdziesz jeszcze tutaj? Przyjdę jeszcze. Ty przyjdziesz. Odwiedzisz jeszcze pana starosty. To bardzo dobrze. A ty też? Tak. Chcieliśmy pokazać dzieciom, jak wygląda praca urzędu, że jest tutaj wesoło. Jest dużo ciekawych rzeczy, które mogą też zainteresować dzieci, nie tylko starszych. I chcieliśmy pokazać tą wesołą stronę urzędu i urzędników. No właśnie. Też mogą poznać zawód urzędnika właśnie w ten sposób od najmłodszych lat. Tak, przybijanie pieczątek, dziurkowanie dokumentów, wsadzanie do koszulek to jest podstawa pracy urzędniczej, którą trzeba poznać bardzo dobrze, dlatego nauczymy ich od samego początku. Jesteśmy z przedszkola terapeutycznego Słoneczna Kraina w Cieszynie. Nasza placówka mieści się na ulicy Bielskiej. Jesteśmy przedszkolem, które pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, bo to wszystko były dzieci niepełnosprawne, ale jak widać, nie widać tych dysfunkcji. Widać, chyba się im podobało. Tak, podobało się im bardzo. Są bardzo zadowoleni i są dumni z tego, że zostali zaproszeni przez samego pana starostę. Jak się tej grupie podobało, bo żuczkom się bardzo podobało? Wydaje mi się, że papugom też się bardzo podobało, są bardzo zadowoleni. Co można zobaczyć, jak wszyscy chłopacy się świetnie bawią, zainteresowani, zaciekawieni. Na pewno to jest fajne przeżycie dla nich poznać nowe miejsce, nowy zawód, bo jeszcze nie mieliśmy okazji być w starostwie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.